Tak jak wspominałem w ostatnim odcinku, zabiorę was dzisiaj do domu właściciela sklepu z farbami. Właśnie znajduję się przed nim i wejdziemy razem do środka. Pokażę wam wszystko, co pozostało po mężczyźnie, który niegdyś tutaj mieszkał. Chodźcie ze mną. Na samym wejściu widzimy część kuchenną. W pełni wyposażoną oczywiście. Wszystko zostało tutaj. Tutaj mamy piecyk metalowy. Alkohole, które pozostały. Brandy 35%. No nieźle. Zobaczcie, całe wyposażenie kuchni zostało. Ciekawe, czy coś jest w lodówce. Jest kilka win. Idziemy teraz do salonu. Salon jest bardzo ładny, z tego co widziałem po zdjęciach. O kurde. Faktycznie jest tutaj niesamowity klimat. Zobaczcie, jakie piękne meble. Obraz mężczyzny, który niegdyś tutaj mieszkał. Tutaj mamy kominek. Wszystko obłożone marmurem. Żeliwny piecyk. A obok śliczna witrynka. Bardzo ładna szafeczka w stylu Ludwika XVI. A tutaj? Część z niej. Nie, to nie kotłownia. To jest safe. Zobaczcie, jaka gruba ściana. Zastanawia mnie, czy coś było w środku cennego. Zobaczcie, jaki ładny obraz. Kurde, szkoda, że się tak marnuje. Tutaj jakaś chińska porcelana. Kominek. Zauważcie, że całe piętro spadło na dół. Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. O kurde, to też jest niesamowite. Wręcz przepiękne. Kolejny obraz. Duże lustro nad kominkiem. Miejsce jest naprawdę świetne. Kurde, szkoda, że to wszystko się tak marnuje. Takie ładne meble. Tutaj następny obraz. Idziemy dalej.
Trzeba niestety wrócić tą samą drogą. Wszelkie inne są już zasypane. Tutaj mamy zejście do piwnicy. Widzę, że jest częściowo zalana. Dobra, zostawimy sobie ją na sam koniec. Wejdziemy teraz tutaj. O kurde. Coś ala taki kuferek z drzwiczkami w środku. No, powiem wam, że przepiękny mebel. Zastanawiam się, ile może mieć lat. Tutaj taki mały fotelik. Tu już trochę większy. Muszę pamiętać, że będąc u góry, muszę uważać. Zobaczcie, tutaj też wszystko przegnite już. Ładna pufa. Wejdziemy teraz na wyższą kondygnację. Sprawdzimy, co tam pozostało. Jedno wiem na pewno. Muszę uważać u góry. Zobaczcie, byliśmy tutaj na dole. Cała podłoga runęła. Tutaj mamy łazienkę. Łazienka. Zobaczcie, wanna napełniona wodą, deszczówką właściwie. Nadal pozostały maszynki do golenia. O, tutaj mamy ten pokój, który widzieliśmy z dziurami. Tutaj łóżko sypialniane i jakaś duża walizka. Zastanawiam się, co tam może być. Piękny żelandor. Ciekawe, czy wytrzyma pod moim ciężarem. Muszę tutaj bardzo uważać. Zobaczcie, szafa się już zapadła pod własnym ciężarem. Czyli wiecie co? Chyba się stąd po prostu zawijam. Zastanawiam się, co w tej walizce jest. Tylko czy podłoga nie runie w ten czas? Jest zamknięta. I pusta. No niestety, tutaj obraz. Dobra, powoli opuszczę to pomieszczenie. Tutaj jest najgorzej. Dobra, udało się stąd wyjść. Bez szwanku. O kurde. Zobaczcie, martwy kotek. Czyżby z tęsknoty za właścicielem pozostał tutaj? Piękna ramka.
został nawet zegarek tego mężczyzny. W szafie nadal są ubrania. Podłoga się zarywa powoli. Tutaj mamy resztę ciuchów. Ciekawe, czy coś znajduje się w szufladach. Część ciuchów są puste. Zegarek. Dobra, idziemy dalej. Tu byliśmy. Widzę, że można wejść jeszcze wyżej. A tutaj mamy kolejne pomieszczenie. Sypialnia. Wow, równie piękna. I wchodzimy już na ostatnie piętro. Wow! Zobaczcie, jaki klimat. Powiem wam, że miejsce jest naprawdę niesamowite. I niebezpieczne. Różne stare książki tam są. Szafa. Zobaczcie, okno ledwo się trzyma. Tutaj kuferek. Niesamowity sprzęt. Kuferek. Wypełniony różnymi papierami. Płytę. Olimpia. Kurde. Nie wiem, czy dobry pomysł, żeby się dostać tam. Wszystko ledwo zipie. Tutaj jakieś plany, chyba. Udało się tutaj dojść. Zobaczcie, jakieś stare książki.
butle. Dobra. Powoli będę się kierował do wyjścia. Ale muszę wam powiedzieć, że klimat jest niesamowity. Dobra. Będziemy się kierować na dół. Będziemy schodzić na dół. Jak widać, budynek jest w coraz gorszym stanie. Najprawdopodobniej za jakiś czas cały runie. Tak jak właśnie ta podłoga tutaj. Wystarczy, że dostanie się woda. I tak można powiedzieć, że budynek powoli będzie się rozpadał. Zobaczcie, ubranko nadal wisi na wieszaku. Chyba byliśmy już wszędzie. Powoli będziemy się oddalać z tego miejsca. Chyba najwyższa pora. Miejsce jest naprawdę niesamowite. Warto było tutaj przyjechać prawie 200 km. Dobra, moi drodzy. W tym miejscu będę kończył eksplorację. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Bo jeśli chodzi o mnie, to jestem mega zadowolony z tego miejsca. Dom ma naprawdę charakter. Przepiękny jest po prostu. Dobra, żegnamy się już. Trzymajcie się. Do następnego razu.